Teledziennik, 23 sierpnia, Tomasz Giska, witam Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do budowy kolejnego 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Warszawą a Kielcami. Chodzi o odcinek od końca obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego. Koszt inwestycji to około 700 milionów złotych. Droga ekspresowa S7 biec będzie w dużej części po wschodniej stronie istniejącej drogi nr 7 w kierunku Szydłowca. Wykonawca wybuduje drogę ekspresową, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra każdy plus 2,5 metrowe pasy awaryjne. Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. Zaplanowano także budowę ekranów akustycznych na długości blisko 10 km, systemu odwodnienia drogi, około 30 przejść dla zwierząt oraz wykonane zostaną nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie także ponad 20 obiektów mostowych, w tym 14 wiaduktów, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4 miejsca obsługi podróżnych w Orońsku i Woli Korzeniowej. Po wybudowaniu obwodnicy Radomia oraz fragmentu drogi S7 od granicy województwa mazowieckiego do Skarżyska Kamiennej, odcinek ekspresowej siódemki między Warszawą a Kielcami osiągnie długość około 150 km. Wartość kontraktu to około 700 milionów złotych. Zakończenie budowy planowane jest na 2016 rok. Za realizację inwestycji odpowiada Kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czy gmina Kowala leży w górach? Oczywiście nie. Za to bardzo niedaleko Radomia, ale z górami od tego roku ma mieć wiele wspólnego. Odbył się tam po raz pierwszy maraton kolarstwa górskiego MTB Kowala XC. Na starcie wymagającej niczym w górach trasy stanęli pasjonaci kolarstwa z całego kraju. To jedna z imprez w ramach tegorocznych Dni Kowali, których zwieńczeniem ma być niedzielny festyn. To ostatnie okrążenie wyścigu na 24 km i choć Kowala w górach nie leży, to trasa zapewniała adrenalinę, prędkość i zmuszała do wysiłku do granic możliwości, relacjonuje zwycięzca wyścigu w kategorii 40-latków. Wrzuciłem 170 na lat i jechałem cały wyścig. 170 to znaczy tętno 170, starałem się pilnować. Na starcie stanęli uczestnicy w różnym wieku, od kilku do ponad 60 lat. Nie wszystkim udało się ukończyć wyścig, ale trudności trasy nie zrażają do kolejnych maratonów. Dzisiaj niestety, jak widać, dopadł mnie defekt, pęknięty łańcuch. Nieukończony maraton na drugim okrążeniu zakończyłem. Niestety, ale następnym razem będzie lepiej. Na trasie rozgrywanego w Kowali maratonu w kolarstwie górskim pojawili się pasjonaci tego sportu z całego kraju. I choć impreza organizowana przez gminę Kowala i radomski ruch rowerowy R3 odbyła się po raz pierwszy, to zebrała pochlebne opinie uczestników. Dzisiaj uczestnicy dopisali, wszyscy są zadowoleni. Trasa się bardzo podoba, jest interwałowa, ciekawa. Przyjeżdżają zmęczeni i o to chodziło. Maraton kolarstwa górskiego to jedna z imprez w ramach corocznych Dni Kowali. Sporo co roku mamy nowych atrakcji, chociażby w tym roku, gdzie mamy ten wyścig kolarski, który ja myślę, że jest w tym roku po raz pierwszy, ale to już będzie tradycją. Tak jak tradycją jest festyn na zakończenie Dni Kowali, który odbędzie się w niedzielę, a zaplanowano wiele atrakcji, m.in. inscenizację bitwy pod Kowalą. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Fanów disco polo ucieszy występ grupy Boys. Na scenie pojawi się również Ola Wróbel, a gwiazdą wieczoru będzie tercet, czyli kwartet z Piotrem Gąsowskim, Hanną Śleszyńską i Robertem Rozmusem. Ogromne zainteresowanie międzynarodowym konkursem kompozytorskim Arboretum. Do Radomia nadesłano ponad 100 partytur z całego świata. Teraz komisja konkursowa wybierze tylko 6, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego i ocenione przez Krzysztofa Pendereckiego. Dla startalistów to tylko niewielka część wszystkich zgłoszeń na drugą edycję Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Arboretum imienia Krzysztofa Pendereckiego. Znaczki na kopertach wskazują pochodzenie. To na przykład praca z Izraela. Są też partytury z Chin, Rosji, Indii i z Australii, z całego świata. W sumie na konkurs wpłynęło ponad 100 kompozycji. To jest bardzo dużo jak na konkursy kompozytorskie.
nas taka standardowa liczba partytur to jest około 50. Zresztą przypomnę Państwu, że dwa lata temu mieliśmy 49 zgłoszeń. W tym roku mamy już 109, a może nawet 110. Arboretum to konkurs dla kompozytorów organizowany przez Radomską Orkiestrę Kameralną. Teraz nadesłane prace oceni 3-osobowe jury. W komisji zasiądzie m.in. dyrektor orkiestry. Oceniający będą mieli 3 dni na ogląd prac. Z ponad 100 zgłoszeń wybiorą zaledwie 6. Partytury oceniamy po zapisie nutowym. I na podstawie tego zapisu nutowego musimy sobie wyobrazić brzmienie danego utworu. Na ile to brzmienie jest atrakcyjne, na ile to brzmienie jest oryginalne, ponieważ no, mamy do czynienia z dziełami sztuki. To nie mogą być plagiaty, to nie mogą być też utwory, które nie przynoszą jakiejś satysfakcji, prawda, słuchaczowi. No, mówię, to są problemy estetyczne, problemy także warsztatowe, bo musimy wybrać takie prace, które nadają się do wykonania na przykład. Finałowe utwory zostaną wykonane podczas koncertu, który odbędzie się 30 listopada w Szkole Muzycznej. Profesor Penderecki będzie oceniał te 6 finałowych prac, ale mamy taką nowość też dla publiczności w tym roku. Będzie można głosować na Nagrodę Publiczności, czyli wszyscy, którzy przybędą wtedy do sali koncertowej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Zespole Szkół Muzycznych, wezmą udział w głosowaniu na swój utwór. Pula nagród tegorocznej edycji Arboretum to 45 tysięcy złotych. Recytacje i muzyka złożyły się na patriotyczny wieczór w Orońsku. W Pałacu Józefa Branta wystąpiło trio Grudzień, Zagdańsk, Kadrela. Koncert odbył się z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Koncert nosił tytuł Miłość do Ojczyzny i przypominał tragiczne wydarzenia z 1944 roku. Robert Grudzień, pomysłodawca imprezy, lider całego przedsięwzięcia, grał na fortepianie. Sopranistka Anna Zagdańska śpiewała, a Anna Drela czytała. Teksty przypominały wydarzenia z Powstania Warszawskiego. W programie były pieśni powstałe klasyczne. Koncert odbył się w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom Orońsko 2014. Występom artystów towarzyszy pytanie skierowane do mieszkańców miasta. Czy gmina powinna finansować tego typu koncerty Roberta Grudnia? Pytanie zadał sam Robert Grudzień. Na razie muzyk zbiera podpisy. Kolejny przedostatni koncert festiwalu odbędzie się w niedzielę o godzinie 18 w Kościele Ewangelickim przy ulicy Reja. Wystąpi duet Józef Broda i Janusz Kochut. W niedzielę przedostatni koncert z cyklu Spotkajmy się na Żeromskiego. Tym razem radomianie będą mogli posłuchać muzyki country. O godzinie 19 wystąpi zespół Lone Star Band i Ray Scott. Będzie to niebywały koncert, ponieważ zagra gwiazda amerykańska country, czyli Ray Scott z zespołem Lone Star Band, z zespołem naszego czołowego kantrowca. Ray Scott to wybitny artysta nurtu country. Jego album z 2005 roku My Kind of Music, wydany przez Warner Brothers, był najlepiej sprzedającym się albumem country na świecie, co myślę już świadczy o jakości koncertu. Mamy tę okazję, że po prostu korzystamy z luki w trasie europejskiej artystów. Myślę, że będzie to niebywała gratka dla mieszkańców naszego miasta, bo po prostu taki koncert na takim poziomie country, myślę, że w Radomiu jeszcze się nie odbywał, więc serdecznie zapraszam w niedzielę na Deptak na kolejny koncert z cyklu Spotkajmy się na Żeromskiej. W tegoroczne lato w radomskim skansenie imprez nie brakuje. Ale ta zapowiada się szczególnie ciekawie. Tym razem pracownicy Muzeum Wsi Radomskiej mówią: jedzmy chleb, bo chleb to zdrowie. I zachęcają, aby przekonać się o tym podczas tegorocznego Święta Chleba, które zaplanowano na 7 września. Święto Chleba to coroczna i znana nie tylko radomianom impreza w Muzeum Wsi Radomskiej. Tym razem szczególna, bo i organizatorzy, i piekarze chcą pokazać, że nie tylko sport to zdrowie, ale zdrowie to także codzienne spożywanie pieczywa. Oczywiście nie zabraknie u nas chleba, bo jest to dla nas element niezwykle ważny. Będzie msza święta o godzinie 10, którą oczywiście chcemy tą muszą podziękować rolnikom, piekarzom, ludziom pracującym na wsi, dla nas, dla całego społeczeństwa i oczywiście wiele atrakcji przygotowanych przez cech piekarzy. Będzie zatem coś dla ducha, ale nie zabraknie też atrakcji dla ciała, bo jak zapowiadają organizatorzy, nikt nie wyjdzie ze skansenu głodny. Radomscy piekarze na licznych stoiskach oferować będą wiele różnych rodzajów chleba.
można go skosztować, można go zakupić, ale również można wziąć udział w konkursach przygotowanych przez cech piekarzy. Najlepsi piekarze wyłonieni podczas Święta Chleba otrzymają nagrody i wyróżnienia. Swoich sił w konkursie na najlepsze wypieki będą mogli także spróbować amatorzy, którzy coraz częściej w domach wypiekają chleb na własne potrzeby. Zaplanowano także prezentacje prac polowych i dużo dobrej ludowej muzyki. Na zakończenie teledziennika mamy jeszcze komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Sanepid informuje, że po przebadaniu próbek wody dopuścił do kąpieli zalew na osiedlu na Borkach. I tą informacją kończymy sobotni teledziennik. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.